Witam Państwa, nazywam się Mateusz Worek i zapraszam na to, miejmy nadzieję, pasjonujące spotkanie. Pozwolę sobie jeszcze przedstawić towarzyszącego mi Romana Kołkonia. Dzień dobry, nie mogę się już doczekać pierwszego kwitka i liczę, że będziemy świadkami wielkiego widowiska. Pierwsze spotkanie pierwszej rundy fazy turniejowej. Wystarczy posłuchać tworzący świetną atmosferę na trybunach kibiców, aby mieć pewność, że czeka nas dzisiaj wspaniały mecz. Mecz rozpoczęty. Ciekawe, co nas dziś czeka. Wkrótce przekonamy się, komu dziś bardziej zależy na zwycięstwie. Okazja! Uderza z powietrza. Dobra obrona ze strony bramkarza. Rodrigo. Fernando. Brama. Czy sprawdzi formę bramkarza? W tym strzale zabrakło wykończenia. Piłka poleciała daleko od prawego słupka. To była niezła indywidualna akcja, ale musi być bardziej dokładny. Oddo. Temu podaniu zabrakło precyzji. Kum. Szaleje na boisku. Dobra piłka na skrzydło. Szuka okazji do strzału. Strzał niecelny. Zabrakło tym razem precyzji. Roman, ta gra od początku prowadzona jest w szybkim tempie. Tak, wydaje się, że trudno będzie utrzymać takie tempo przez całe spotkanie. Mateusz? Niezły początek akcji dzięki temu prostopadłemu podaniu. I oto bardzo groźne podanie. Doskonale powstrzymał atakującego. Powstała szansa na rajd. Czeka na wsparcie ze strony kolegów. Okazja do strzału. Strzał. Piłka trafia w boczną siatkę. Myślę, że rozwój akcji zasługiwał na lepsze wykończenie. Upłynęło 30 minut pierwszej połowy. Przejmuje piłkę. Doskonała obrona. Zrobili co tylko mogli, by tylko trzymać piłkę poza polem karnym. Brama. To bardzo groźne podanie. Dobiega do odbitej piłki. Uderza ponownie. Wyjątkowa bramka. Strzelili pierwszą bramkę. Zdecydowanie wspaniałe. Licznie zebrani kibice bez wątpienia będą zadowoleni, że doczekali zdobycia tego. Ta bramka z pewnością pozwoli im się trochę odprężyć. Roman? Na pewno, Mati. Nic tak nie uspokaja drużyny jak zdobyta bramka. Zaledwie 5 minut do przerwy i dzieli ich tylko jeden gol. Może to okazja do strzelenia bramki. Potrzebuje odrobiny miejsca. Czy potrafi zagrać dokładną piłkę do środka? Piłka w rękach bramkarza. Fernando. Brama. Szaleje na boisku. Dobra piłka na skrzydło. I strzela. Mamy koniec pierwszej połowy. Gracze schodzą na przerwę, a ja się zastanawiam, co ciekawego powiedzą im trenerzy.
Strata gola w takich okolicznościach mocno potrafi podciąć skrzydła. Roman, czy myślisz, że się podniosą? Zgadzam się z twoją opinią, Mateusz. Taki gol to poważny problem. Ale patrząc na skład tej drużyny i indywidualne umiejętności zawodników, nie wyobrażam sobie innego wyniku niż ich zwycięstwo. Drużyny dzieli zaledwie jedna bramka, jest 1-0, a my z niecierpliwością oczekujemy na drugą połowę. Rozpoczęła się druga połowa. Oby równie wspaniała jak pierwsza. Drużyny zamieniły się w przerwie stronami boiska. Otwarta, niezwykła bramka. Podwyższyli wynik. Druga połowa ledwie się zaczęła. Wspaniała bramka w wykonaniu pomocnika. Nie zwlekali zbytnio z powiększeniem prowadzenia. Czyż nie, Roman? Tak, wygląda na to, że sprawy traktują poważnie. Ten atak lewym skrzydłem zaczął się od prostopadłego podania. Posyła szeroką piłkę. To mogła być bardzo kosztowna pomyłka bramkarza, ale obrońca zdołał wybić piłkę w bezpieczny rejon. Dobre podanie może stworzyć spore zagrożenie. Bardzo wysoko skacze do główki. Rodrigo. Fernando. Dobre prostopadłe podanie do środka. I Emerson. Chorągiewka w górze. Napastnik chciał uciec przed pułapką offside'ową, ale za późno się schował. Fernando. Zbliża się ostatnie 15 minut spotkania. Przedostają się przez linię obrony. Ruben. Cezar. Canute. Odbiera piłkę. Podprowadził piłkę do przodu. Podaje do środka. Canute. Zaledwie 5 minut do zakończenia spotkania. Szuka celu. Oto jest. Jest! Łapkiem to szybko wznawiaj grę. Nadal masz dużo do zrobienia. W ostatnich kilku minutach. No cóż, ta bramka sprowadziła ich na ziemię. Tylko jedna minuta doliczona. Jorginho. To było bardzo ważne przejęcie. Sędzia gwizdkiem kończy to spotkanie. Wygrana na wyjeździe nigdy nie przychodzi z łatwością, a im się to udało. Roman, co było dziś decydującym czynnikiem? Myślę, że dostali to, co chcieli dzięki swojej determinacji. Dzisiejsza transmisja dobiega pomału końca, zatem dziękuję, Roman, za wizytę w studiu. Bardzo dobrze się tutaj bawiłem. Mamy nadzieję, że niedługo znów się usłyszymy. Do usłyszenia.